co mecz to bramka, ale chyba nie ma co porównywać wagi tego gola do tego, którego strzeliłeś 1 maja z Ursusem. No dokładnie, 1 maja graliśmy z Ursusem, prowadziliśmy 2-1. Wydawało się, że mamy pewne zwycięstwo, bo przeciwnik praktycznie żadnej sytuacji nie stworzył. Na 2 rzuty z autu można powiedzieć i 2 bramki nam strzelili, 3-2 przegrywamy. Mimo tego, że w końcówce mieliśmy 2 stuprocentowe sytuacje. No dzisiaj akurat bramka na 2-0, która trochę to uspokoiła. No i niepotrzebna ta bramka też w końcówce, no bo przeciwnik w ogóle sytuacji nie miał, a strzelił znowu bramkę. No. Można powiedzieć, że takim nożem na gardle graliście, bo 2 mecze pod rząd u siebie, 2 przegrane i tak głupio było przegrać 3 mecz z rzędu u siebie, prawda? No dokładnie, trochę presja. I właśnie tak było, że czerwona kartka i cholera, co to będzie, prawda? No dokładnie, tak. Presja była, bo pierwsze 2 mecze przegrane, no trzeci no, nie wypadało przegrać, bo w tych 2 meczach no, byliśmy z zespołem, no może w pierwszym taki mecz był na remis, no ale z Ursusem no wyraźnie byliśmy lepsi, no niestety, no. W piłce potrzebne jest też szczęście, no my tego szczęścia nie mieliśmy z Ursusem, no i niestety przegraliśmy. Nie mi się szczęścia, gdy Marcin dostał czerwoną kartkę, ale od tego właśnie, co dziwne, zaczęła się wasza dobra gra. Od tego momentu, kiedy zaczęliście grać 10 na 11 przeciwników. No można powiedzieć, bo przeciwnik trochę się otworzył, uwierzył w swoje umiejętności, mimo tego, że my mieliśmy sytuację i powinniśmy my wcześniej strzelić tą bramkę, no mieliśmy trochę więcej miejsca. No i strzeliliśmy tą bramkę pierwszą, chociaż mieliśmy nawet wcześniej sytuację też na 1-0, Paweł Baraniak miał, niestety nie trafił, no później zrehabilitował się i strzelił na 1-0, później 2 bramka, no i spokój był. Mocno ci jest Paweł żal, że słychać te okrzyki radości, a ty nie możesz z kolegami się pobawić? A zaraz dołączę do kolegów i będę się bawił. Powiedz mi, bo tak rozmawialiśmy na początku sezonu, wydawało się, że świetlana przed tobą, potem ta przykra kontuzja, długo nie grałeś, ciężko było wrócić na boisko? Tak, bardzo ciężko było wrócić na boisko. W ogóle co się stało, dlaczego właśnie taka przerwa była długa? Miałem z brzuchem problemy, nie mogłem biec szybko, nie mogłem mocno uderzyć piłki. Mięsień prosty brzucha, miałem kontuzję mięśnia prostego brzucha, no ale jest już wszystko w porządku, wróciło do normy i jestem zadowolony. Ja cię piłka szukałem, można powiedzieć, bo nie raz się znalazłeś w takiej dogodnej sytuacji do strzelenia gola. No tak, szkoda tylko, że nie wykorzystałem w pierwszej połowie, miałem, można powiedzieć, że sytuację do strzelenia nie wykorzystałem, ale chłopaki w przerwie meczu powiedzieli, że mam podnieść głowę do góry, że wszystko będzie w porządku, zmotywowali mnie i w drugiej połowie już lepiej się grało, spokojniej ruszyliśmy na nich, na rywali i przyniosło efekt. Czułeś też tą presję, bo Łukasz mówi, że było czuć tą presję, że 2 mecze pod rząd u siebie, w ogóle 4, ale 2 przegrane, teraz trzeci i tak ciężko było kibicom spojrzeć w oczy, że po trzecim przegranym meczu u siebie z rzędu. Bardzo, bardzo ciężko, ale no nie mogliśmy sobie po prostu pozwolić na trzecią porażkę tutaj u siebie z rzędu i wyszliśmy zmotywowani, powiedzieliśmy sobie, że nie możemy tracić głupich bramek przede wszystkim, a z przodu się coś strzeli i tak dzisiaj było. Nie straciliśmy głupich bramek, z przodu 2 strzeliliśmy i wygrany mecz był. Można wychodzić 10-osobowym składzie, prawda? Nie, ja to tak się buduje charaktery, nie? To co w szatni w przerwie mi powiedziałem, że tutaj 2 mecze plus ten półka, ta dzisiejsza, nie? To takie jak ta nieskuteczność, nie? No i musimy być tutaj nie głowę na dół, tylko do przodu. No i nam to się udało. Nie ułożyło się, taka jedna kontra, czerwona kartka, ale w tym momencie... Moim zdaniem była taka czerwona kartka, zasłużona? Tak, bo sam na sam jest takie przepisy, nie? No to tutaj sędzia nie ma żadnego wyboru, nie? No ale... W przeciwieństwie do piłki ręcznej wtedy się czasu nie można wziąć, ale co się stało, że oni wtedy zaczęli bardzo dobrze grać, kiedy zaczęli grać w 10? Mogę powiedzieć tak, że my gramy dobrą piłkę tutaj, jak przegrywamy mecze, czy na wyjeździe, czy tu u siebie, my nie jesteśmy taką drużyną do lania, nie? Chodzi tutaj ten taki problem skuteczności, wiadomo, że tam w Ekstraklasie, tam każdy tam mówi, że polskie drużyny, tutaj skuteczność, mało zawodników ofensywnych takich skutecznych, nie? No ale tutaj my ciężko pracujemy na treningu i to wszystko robimy po to, żeby te bramki spadały. No, gramy bardzo dobrą taką piłkę ofensywną, przeciwnik się dobrze ustawia, no i wychodzą z tego kontry. Ta sytuacja, którą tam Marcin dostał czerwoną kartkę, to wynikało to, że poszliśmy, chcieliśmy wygrać mecz. No a po tej czerwonej, no drużyna się bardziej zmobilizuje, tak jakby człowiek dostał gdzieś tam w twarz, nagle sił budzi i musi jeszcze raz tyle sił dołożyć, żeby wygrać mecz, no i to pokazali chłopcy. Były jeszcze sytuacje na 3 i to mogło się zemścić, prawda, w końcówce i chory na własne życzenie był. Mogę powiedzieć, że dla kibiców, no to takie mecze to są, to tak się idzie do... Przychodzimy na mecz. Tak, tak, no ale tak widzę, tak po kibice, nie wiem, że majówka, ale coraz więcej kibiców, chociaż przegrywamy, bo kibice nie lubią takiej monotonii, nie, no wiadomo, że jak się przegra mecz i kibice tam poklaskują, dziękują za spotkanie, no to znaczy, że był niezły mecz i w sporcie nie zawsze wszystkie mecze się wygrywa, nie? A dzisiejszy mecz to tylko potwierdził, że
że jesteśmy dobrze przygotowani, szczególnie fizycznie. No tutaj trzeba powiedzieć, jaką prawdę chłopakom podziękować za ten okres zimowy. Mieliśmy ciężkie warunki, ale tam nie słyszałem jakichś takich fochów, a dzisiaj w 10 dawaliśmy radę. Gramy jak zawodowcy, środa, sobota. Ten mecz pucharowy w środę potraktujesz jako takie sprawdzenie zawodników rezerwowych, też odpocząć najsilniejszym, czy gramy najwyższe cele na kilku frontach? No, myślę, że to takie są mecze te pucharowe, żeby sprawdzić tych, co najmniej wchodzą. No jeszcze mamy juniorów tam zdolnych podeprzeć. Także... Możesz powiedzieć, kogo sprawdzisz? Już wiesz? Tak, tutaj na pewno ci, co dzisiaj weszli, to jest raz, tam dwa jeszcze tam z juniorów, mi tam chyba dwóch czy trzech dojdzie do tego składu, plus no to ci, co są na ławce, albo mniej grali w pierwszej i jedziemy tam po prostu wygrać. No nie ukrywam, że żeby być w kadrze trzeciej ligowej drużyny, to trzeba jakiś tam poziom prezentować. No i tutaj jest sprawdzian dla nich i dla mnie. Nie? Ja w jakiej oni są momencie. No, tutaj na razie odpukać z kartkami dzisiaj tam nie było. Gramy w taki sposób niezłośliwy, ale jest tam chyba 5-6 zagrożonych zawodników. No i taka pucharowa, może nie przygoda, ale ten mecz, no dodaje mi takie ogranie następnych zawodników, gdzie za chwilę mogą wejść do pierwszego składu.